Siemanko, z tej strony Kolej, znam was w kolejnym odcinku z serii MPG. Cholera, mamy noc, ale dzisiaj troszeczkę imprezka. Tutaj o, gdzie już? O. Cześć widzowie, kocham was wszystkich. Jak widzicie, impreza jest niezła, już dzisiaj już trochę podchmielony, jak widać. Nie. A, no nie to, jestem pijany. Dobra, to nie ma problemu. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, kto jeszcze nie ma. Bo niestety, jak nie zostawicie subskrypcji, łapki w górę, to prezenty na święta będą... No niestety, marne. Nawet bym się kusił stwierdzeniem, że dostaniecie rózgę, dlatego no i nie ryzykowałbym i tą łapkę i suba bym zostawił i też zafollowował Instagrama i polubił jakieś zdjęcia. O, gdzie już się trochę wypił, już z kolorami zaczyna gadać. Weź coś pogadaj z nimi. Dobrze ci idzie. Ej. Dzięki. Naprawdę masz talent. Umiem też małpę udawać. A weź zademonstruj. Naprawdę masz, nie sądziłem, że masz takie kozackie umiejętności. Mógłbym też indykę udawać. Dawaj. I co jeszcze umiesz? Nie wiem. A mo... Chyba nic. A koguta umiesz? Nie. A węża? Tak. To zademonstruj. Ej, nieźle! Patrzcie, widzowie, naprawdę, gdzie już to jest człowiek wielu talentów, za przeproszeniem, kurde. Ty, gdzie już ktoś tam zajechał? Przyjechał, no. Zara, idę mu węzł. Nie, chodź tu, bo te kok pewnie ktoś zabraca. Chodź, ale słuchajcie. No to węzłów podam. Drugi akumulator, chodź tutaj! Drugi, bo ty napierdzielony jesteś. Drugi akumulator, widzowie, wsadziłem do BM-ki, widzicie, muzyczka troszeczkę gra, inna sytuacja, no co, muzyka dudni. Słyszycie? Właśnie fajnie. Da mnie przełączaj nic, chodź tu. Daj fajną muzykę, ja lubię takie. Przełączaj, ja... Ty, stój tu. Czekaj, dzieje się. Świeć latarką. Zgaszam światło. Muzykę wyłączę, dobra. Co tam jest? Widzowie! Dzieje już, stój, zaraz ci coś powiem. Czekaj. Tam ktoś zajechał, do pani Janiny, pani Janina poszła, to co, ona nie słyszała, że my tu jesteśmy? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty dziejuś? Nie świeć tu latarką. Pojechała! Dziejuś! Chodź tu! Dziejuś! Co się stało? Szybko, siadaj do BM-ki! Szybko, chodź, siadaj! Nie możesz, wypiłeś! Ja nic nie piłem! Dziejuś, ja nic nie piłem przecież! A, bo ja z lustrem piłem. No, widzowie, pamiętacie sytuację, co pani Janina pojechała i nie mówiła gdzie? To jest to samo, gdzie już? Nie wiem, czy widziałeś na moim filmie. Coś widziałem, tak. Pani Janina, nie wiem, mam podejrzenie, że zdaje się z mafią jakąś. Cholera, gdzie pojechała, cholera. Światła zgaś, żeby ci nie zobaczyło. A ja widzę, widzę gdzie jedzie, dobra, zgasiłem. Widzę gdzie jedzie, widzę, jest dalej tam. Trochę, Jarek, dalej, co tak blisko, kur! Spokojnie, cholera. Nie mamy światła, oni nas nie widzą. Znowu siadła pani Janina do kogoś, jadą gdzieś do lasu, znowu jakieś spotkanie o godzinie 24 za przeproszeniem? Dobra, tu jest jedna tylko droga, także ja poczekam, aż oni przejadą, bo tu jest jedna tylko droga. Gdzie jedziemy? Czekaj, postojówki. Jadę cię wywieźć do lasu. Aha, znowu? nie, żartuję. Widzowie, no znów z tym pasztetem. Gdzie już? A w skali od 1 do 10, jak mocno jesteś napierdzielony? 3. Ej, to jeszcze można, co? Tak. Dobra, ty tutaj stój, bo tu zaraz będzie zadyma. Ale co stój? Czekaj. Siedzę. Ale poczekaj, bo tu zaraz może być zadyma z panią Janiną. Może piechotą pójdziemy, byłem się przeszedł. Człowieku, ja nie wiem, czy ja dobrze jadę. Cholera, żebym tu, ja tu nic nie widzę, żebym zaraz nie spotkali ich na drodze tu. Widzisz jedź. Coś? Ja, co, ty kret jesteś? Nie. Ale dobrze, widzisz wszystko? Jest. Jak samochód spotkamy, widzę. To będzie problem. To piechota może. Dobra, pójdziemy. Dawaj, tu zaparkujemy i piechotą. Okej. Dobra, mam latarkę, gdzie już? Chodź. Da. Chodź tam. Sprawdzimy to, musimy to sprawdzić. Ale nie świeć tak. Ale chłopie, ostatnio pani Janina spotkała się z gangsterami, to teraz pewnie znowu. Znowu ktoś po nią przyjechał, znowu tym pick-upem, znaczy wtedy to innym samochodem, ale tam pick-up też stał. Nie świeć tak. Ale muszę świecić, żeby wszystko dobrze dzięki widzieć. Spłoszysz. Ale to powinno widzieć, patołachu. Ej, samochód, słyszaj, Kaś.
Zgaś. Tutaj gdzieś. Ej! Światło się pali, zgaś. Widzę. Widzę, gdzieś tam się światło pali. Widzę, gdzieś tam latarko świeci. Pieniądze tam są! Tam są pieniądze, gdzieś, czy ty to widzisz? Widzowie, dziura jakaś! Co jest grane? Jarek, nie drzeź tak mordy! Spokojnie! Co jest... Mordę drzesz! Ale co jest grane? Zobacz, widzisz tam tę dziurę? Widzę! Panie Jena wrzuca pieniądze do jakiejś dziury! Skąd wiesz to pieniądze? Może to trupy są? Trupy? Myślisz? Och, patrz się... Kucnij trochę! Jarek, ty... Słaby siebie detektyw! Spokojnie! Nie zauważy! Nie widzi, jestem za drzewem. To, że pani jedna głucha, nie znaczy, że ślepa. Ślepa trochę też. Musi okulary nosić. Ale... Zobacz, ile tam jest worków. Dziejuś, czy ty coś wiesz na ten temat? Nie. Na pewno? To ona może poćwiartowała te ciała. Ale czemu od razu zakładasz, że to ciała? Mi się wydaje, że to hajs. A ja myślę, że to ciała. Dziejuś, napiłeś się już, myślisz, że to ciała. To są... Mi się wydaje, że to są pieniądze. A tak... może to po prostu ziemniaki to są i pani Ina tam chowała tam chłodniej pod ziemią i to żeby były dobre nie, i chłodne. To na pewno nie są ziemniaki, Dziejuś. Tu mnie na pewno w konia nie zrobisz za przeproszeniem. Bo ziemniaki szkoda. Nie są. Kucnij, patrzy się, Jarek, patrzy się, kurwa. Nie patrzy się! Ojej. Ale katar mam, widzowie, przepraszam za to, ale ten katar mam mi troszeczkę... Muszę nosa wysmarkać, nie przeszkadza wam to? Ciszej, Jarek, kurde, ciszej! Przepraszam, ale katar mam, musiałem wysmarkać. O, Jarek, ja pier... O kur... Świeci tu latarko, gdzie już? Chodź, uciekamy. Dobra, nie, nic, jest wszystko git. Gdzie już, kur... Zgasiłem samochód! Uciekamy. Nie, cicho bądź! Spierdzielamy? Czekaj. Cicho, bo chodź tu, cicho bądź. Cicho, gdzie już, stój, kucnij. Czekamy. Cicho. Spierdzielamy, Jarek. Poczekaj, bo chodź tu z latarką gdzieś. Cicho. O kurde, widzowie. Ale ja pani Elina się kapnęła, przez przypadek latarkę włączyłem. Gdzie już jesteś tu? Jestem. Cholera. Świeci tam gdzieś. Co robimy? Jarek, czekamy. Czekaj, podejdę do góry, sprawdzę, czy gdzieś tu. Gdzie jest pani Nina? Jest tam. Widzę ją. Dobra, uciekamy. Teraz. Tu tam gdzieś widzę. Nie, poczekaj. Poczekamy, aż samochód może zapali. Co? Nie, uciekamy. Trzeba odjechać samochodem też. A kurde, ale w którą to stronę było? Bo ja ciemno jest, ja nic nie widzę. Ja pamiętam. Chowaj się za drzewo. Dobra, uciekamy. No ale latarkę trzeba zapalić. Dobra, na razie po ciemaku. A ja nie wiem, gdzie ty jesteś w ogóle. Dobra, chodź szybko. To ty masz latarkę? Tak. W dobrym kierunku idziemy? Nie wiem. No gdzie ty? Kurde! Gdzie już? Gdzie jesteś? Tutaj. O kurde! Gdzie już? Co jest? Strzela coś! Uciekamy! Zobacz tam, bo dali światła jakieś! No, uciekamy! Ktoś tam strzela do kogoś, spierdzielamy! Szybko, chodź tu! Gdzie jest BMK? A może się wrócimy tam? Nie, tam ktoś strzela, strzelanina jakaś! Chodź, szybko! Nie, trzeba tam się wrócić, Jarek! Nie, chodź tu! Jarek, trzeba się tam wrócić, nie, może pani Jelinek ktoś postrzelił. Gdzie tam pani Jelinek ktoś postrzelił? To oni ostatnio tak samo robili jakieś strzały, czy co pani Jelina ma karabin. Przecież pamiętasz ostatnio? Też straszyła kogoś. Trzeba tam pójść. To proszę cię, bardzo idź. Ale rozumiem, chodź tutaj. Nie możemy tam pójść, bo się wyda, że śledziliśmy. Chodź tu. Się wyda, że śledziliśmy i będzie problem. Dobra, siadaj do BM-ki, jedziemy stąd. Jesteś już, bo ja cię nie widzę. Tak, siedzę. Nie wiem, Jarek, ty ślepy jesteś. Bo tu nic nie widać. Jest ciemno, ja tak, wszystko nic doskonale nie widzę. Bo ty jesteś... nie wiem. Coś masz nie tak z głową.
No to właśnie ty coś masz nie tak z głową. Przepraszam, coś nie tego z głową. Bo ja po alkoholu lepiej widzę. To ja nie wiem, co się z tobą dzieje. Po nitro lepiej widzisz, mówisz. No to inna sytuacja. Nie, bo ogólnie... A gdzie ty jedziesz? No co, do domu. Bo ogólnie widzowie to dzisiaj ten... gdzie już nitro walił. Nie wiem, czy się wam pochwalił, czy co? Co waliłem? Nitro. Co? Nitro. A jak ty jedziesz przez krzaki? Kurde, nie widzę drogi. No jak drogi? Tam droga była. A tu nie dojadę? O. Dojechałem. O, Jarek. No gdzie już diktę widzowie walił, no to jest jakaś już naprawdę, to już jest najgorsza rzecz jak można. Widzowie, nie słuchajcie. Słuchajcie, ja wypiłem tylko dwa piwa. Dwa piwa. Ja już bym wam powiedział, co tam za przeproszeniem. Dobra, jedziemy szybko, zaraz pani Janina przyjedzie, będzie problem. Wszystko na dziwi się będzie trzeba zwalić. O kurde. Gratuluję ci, to ja jestem pijany, tak? Z dyżaczkiem przytupcyłem trochę. I to ja nic. Pijany jestem, super. Troszkę. O kurde, znowu trochę. Ale to wiecie, tak przytarłem do Jarek. Zderzaczkiem to nic nie szkodzi. Dobra, dziejuś. Szybko bramę idę zamknę. Uuu, zderzak do klepania. O widzowie, trochę mi się kichnęło. Dobra. Dobra, co? To co, dziejuś? Imprezę odpalamy. Zderzak do wymiany. No gdzie? No nie rób sobie jaj. Super, kolega. No ale żartów to sobie nie rób. Czekaj, ja odpalę tylko sobie światła. Co, jakąś muzykę może byś zapuścił, co? Poproszę. Dobra, czekaj. Jest taka fajna. Jaka? Już żadna. Przekleństwa pewnie. Dobra, włączam. Nie. No, dobra, leci muzyka. No, i co? Dobra, widzowie, my troszeczkę jeszcze tutaj Dziwisiowi, co? Zaraz troszeczkę samogonki jakieś przyniosę, żeby wypił, bo on to lubi, nie? Także widzimy się za niedługo jakoś. Dobra, widzowie, kurde, już kocho, szanon, na dobry dzień, biorę się i wiem, ty nie pozwolisz mi na... Ej, nieźle ci... Nieźle ci idzie, gdzie już, co? Widzę, że już trochę... Samogonka wchodzi, co? Dzięki. Widzowie, tylko jest problem. Gdzie już? No? Gdzie już, bo minęła jakaś godzina, jeszcze Janina nie wróciła. I troszeczkę zaczyna mnie to martwić. Siadaj do samochodu, jedziemy to sprawdzić. Za chłopa pewnie pojechała. Nie, siadaj do samochodu, trzeba to sprawdzić, bo coś mi nie pasuje. Dawaj. Mogę pokierować. Nie zamknąłem. No gdzie ty byś kierował? Zamykaj. Drzwi się nie zamknęły. Mogę pokierować? Nie, no gdzie? Ty jesteś za przepraszam pijany. Po podwórku ty. Nie, dziejuś, nie ma mowy. No daj. Ja widzę, że dziejuś już się dobrze bawisz, co? No weź, da, ja bramę otworzę. To weź, otwórz. Uy! O kurde, widzowie, gdzie już trochę wypił. To ja pobiegnę na miejsce może. Nie no, to są jaja jakieś. Dziejuś! Czego trochę łapę drzesz po nocy? Cicho bądź, kurde, zaraz ktoś na policję zadzwoni. A cicho. Tego zapałę to ja bym dostrzała. Rozumiesz? Ale chłopie... On by tu przyjechał i ale... tylko lewą rękę bym wystawił i prawo dołożył. I by leżał. I by leżał. Ale tak jak ty zaraz będziesz leżał, jak jeszcze troszeczkę, za przeproszeniem, samogonki wypijesz. Nie, bo wielki dzień już nigdy nie pada. Wielki dzień już pada zawsze. Nie, nigdy nie pada. Wielki Jaruś nigdy nie pada. Ale dzień już pada. Oj, pada. Dobra. Tu trzeba powoli, dziejuś, bo tu gdzieś, ja zobaczę, czy jeszcze Janina tu jest. Wiecie, troszeczkę się martwię, godzina minęła, jeszcze pani Janina nie wróciła, jest problem. Aha, bo może pani Janina tam sobie duszy kowała dla siebie. O, nie, mocne słowa, dobra, dziejuś. Albo może tam spać poszła. Chodź, szybko chodź. Idę. Tu się nie przewali, ciszej bądź. O kur... Cicho, Jezus, dziejuś. Potknąłem się, oczy się ze mnie. Uważaj. O! Widzę światła. Widzę światła, garzę latarkę. Widzę światła. Pani Janina nadal tu jest. To jest godzina jakoś minęła bez problemu. Musimy tam podejść. Musimy to sprawdzić. Dobra, widzę jakieś światła. Cholera, jak... Drzewo, kurde, cholerne jakieś. Tu jest. Ja pierdzielę. Dobra, prawie podszedł. Dobra, tu za drzewem się schowam. Spróbuję bliżej. Nie, nie mogę tutaj. Szybko tu jakoś przejdę.
Muszę to zrobić. Kurde, cholera jasna. Tam są światła, zobaczcie. O, panie Ine, odpala samochód. Worki, patrzcie, worki. Worki nosi. Zobaczcie. Zobaczcie, widzowie. Jarek. No? Jarek, gdzie ty jesteś? Tutaj jestem, niedaleko drzewa. Czekaj. Gdzie? Tu, niedaleko drzewa. Zobaczcie, widzowie, pani Ina, worki znowu. Worki znowu jakoś nosi coś tutaj. Ja pierdziele, co tu się dzieje? Coco, Chanel. Cicho, dziewuś. O kur... Kurde, Janina się chyba tu patrzyła. Albo mi się wydawało. To nie, tu uciekamy. A może Jarek? Ty, cicho, cicho. Cicho. Tam gdzieś... Jarek. No? Jarek, ja pójdę do pani Janiny, bo ona mnie lubi. Światła zgasiła. Światła zgasiła, jedzie gdzieś, czekaj, jedzie gdzieś. Światła zgasiła, ale gdzieś jedzie. Cholera, tam jest Bemka, dziejuś! Szybko! Kurr! Szybko! Dziejuś! W którą stronę, w którą stronę? Cholera, gdzie jest ten? Gdzie jest droga? Tu jest Bemka! Gdzie jest dziejuś? Kurde, samochód jedzie! Widzowie! Może nie pozna, schylę łeb. Przejechał samochód. O kurde, zatrzymał się. Pojechał dalej. Ja oczy zamknąłem, żeby ja się schyliłem. Nie widziała. Kurde, tylko nie wiem, ale ciemno tu jest, to może nie widziała, że to nasza BMW, co? A dlaczego ty nie jechałeś? Co? Dlaczego nie jechałeś? Jak miałem gdzieś jechać, cholera? No jak miałem jechać? Do przodu. No do przodu to i tak bym ją minął. Zostałem za przeproszeniem w miejscu. Do tyłu. Dobra, może pomyślałem, że to jakiś opuszczony samochód czy coś. Cholera jasna, dobra, tylko musimy jakoś szybko do domu dojechać. Gdzie jest ten... Kurde, ja nie widzę nic tutaj. Jest tak ciemno, dziejusiu. Jest bardzo jasno. Dziejusz, tylko nie zażygaj mi tutaj, dobra? Ale ja nie będę żygł. Nie będziesz żygł? Nie będę żygł. Dziejusiu, ty. Znowu się nachlałeś. Jak jest znowu? No. Widzowie, daj mi tu kamerkę. Masz. Mów do kamery. Widzowie, nie słuchajcie go, a ja was wszystkich kocham. Kocham was bardzo. Nie słuchajcie go, bo on mówi kłopoty. O kur... Co? No, o kur... Jork, Spierdzielamy stąd! Piorunie, ty jeździć nie potrafisz. A kto ci to uprawuje? Szybko wyłączam światła! Dobra, tu stoimy. Poczekamy, chujnie... aż pojedzie ten samochód. Jesteś chujnie kierowca. Co ty powiedziałeś? Chujnie kierowca jest. Ty, Gostek, chcesz się lać? No. Dobra, szybko, chodź, szybko, idziemy na chatę. Nie będziesz detektywem. Prawie samochód Bęka jeszcze walnąłem. Bo ty nie potrafisz jeździć po pijaku. Chociaż ja na trzeźwo też nie. Nie jestem pijany, człowieku. Dobra, wyłączam światła. Dobra, muszę, bo nie trafię w bramę. Szybko, szybko, szybko. AAAAAAA! Światło to było! Ja już może pójdę do domu? O, może nie? Jarek, nie Jarek, tylko dziejuś. Pijemy? O! Dzień dobry, pani Janino, co pani się obudziła? Dzień dobry, pani Janino. Obudziła się pani? Co, to impreza u was chyba? No jak to nie? Imprezujemy trochę, o, zobaczy pani jak dziejuś już. Chodź, samo. Na dobry dzień. Biorę się i to wiem, ty nie pozdrzyliś mi na sen. Dziejuś to chyba wstawiony. A co? Mocno. Troszkę nie. Samogonki napił ja, się. Ja nie piłem. No? A to gdzie wy jeździliście? A my do sklepu, no bo jak? Po prowiant. No, po zaopatrzenie do sklepu jeździliśmy.
No, Musieliśmy aż do miasta podjechać za przeproszeniem, no bo tutaj już zamknięty. Był zamknięty. No. A na pewno byliście w sklepie? No tak. No dopiero co wróciliśmy, no widziała pani jak wjeżdżamy chyba. Wróciliśmy. No dopiero co wróciliśmy ze sklepu, z miasta. Ze sklepu. Z miasta. A na pewno byliście w mieście? No tak, a czemu pani pyta? Akurat. A czemu pani pyta? Nie no, tak się pytam po nocy, to sobie myślę. A pani gdzie była? W domu? Spałam. A, spała pani, no to tak pewnie, no. No to nie, no to my byliśmy w mieście, proszę pani. Byliśmy w mieście, proszę pani. A, no dobra. No tak. No. Dobra, pani Janino, my sobie będziemy jeszcze tu imprezować, nie przeszkadza? Tutaj będzie trochę głośniej? Nie, ja se pójdę pośpię. No dobra, to idzie pani spać. No dobra. Przycho jak Niki Lauda, dupeczka za dobą. No, nie będę zgrywał Bonda. Weź kurde zrób Lauda. Szybko jak Niki Lauda, dupeczka za Bolta. Nie będę zgrywał Bonda. Nieźle. Zrób mi Ej, masz naprawdę talent, Dziejuś. Widać, że jesteś diskopolowcem. Dziechi. Dziejuś, co sądzisz o tej całej sytuacji? No ja nie wiem, co osądzić. Wiesz co, pogadam sobie. Pani Janina może ma dużo pieniędzy albo dużo trupów. Może kolekcjonuje. Ty, ja cię może do domu odwiozę już, co? Nie. Nie, chodź, bo już tobie starczy. Może do domu cię odwiozę. A jeszcze łycha. No dobra, to walnij jeszcze jest w samochodzie. Dobra. To jak będziemy jechać, to walniesz. Dobra. Chodź, już ja cię odwiozę. Nie, widzowie. Okej. Widzowie, muszę ci już odwieźć, bo on już trochę przesadził. Nie. Nie, no przesadziłem. Przesadziłem. To ja łyczka sobie wezmę. Ostatniego, dobra? Ej, miał być jeden, ty! Kolego, ty nie zeruj tego! Widzowie, kurde, gdzie już to pijak? Dobra, widziałem. Nie, widziałem. Żebyś ty się do skoda nie wywalił. Pijak. Ja to była woda. Woda mineralna. No, woda naprawdę z procentami chyba, przecież tu flaszka leży. Tak. Widzowie się nie da co oszukać. Dobra, dzisiaj ja cię odprowadzę pod samochodem. Dziękuję. Dobra, czekaj. Ja pójdę. Pójdziesz? Ja pójdę. Nie przewalisz się? Dziękuję ci Jarek. Dobra, się nie ma problemu, no. To do daj, jutra. Daj czułko. Masz. Dobra, trzymaj się. Do zobaczenia, cześć. Cześć. Ja pierdzielę, widzowie, trochę dzieje się napierdzielił, no co ja wam powiem, no. Widzieliście zresztą sami. Widzowie, nie wiem co mam myśleć o tej całej sytuacji. Napiszcie hashtag Janina w komentarzu, brzydne wam serduszko. Albo hashtag zadyma, hashtag mafia. Hashtag mafia, bo to jest, podchodzi moim zdaniem pod Nie no, Dziejuś nie poszedł do domu? Dziejuś! Dziejuś! Co? Gdzie ty jesteś? W Altance. No w Altance będziesz spał, iść do domu. Mówiłeś, że do domu pójdziesz, mam cię zaprowadzić. A, to jest mój dom, a nie tutaj. Dobra, trzymaj się. Cześć. Ja pierdzielę, no to przesada już. Kurde, no to przesadził trochę, no ale co, dobra. Widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, hashtag mafia. Zostawcie łapkę w górę, subskrybera na kanale. No i oczywiście wpadnijcie na Instagrama Megakolis, bo tam nie macie jeszcze followa. Fajnie, żebyście mieli, będę wam naprawdę bardzo wdzięczny. Ja się z wami żegnam, napiszcie jeszcze raz, wam powiem, że, no co o tym sądzicie, bo jestem strasznie ciekawy. Wpadnijcie na kanał do Janiny i do Dziusia, linki w opisie. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i do następnego. Siema!